Proszę siostry, jest mi niesamowicie miło, że zgodziła się siostra porozmawiać. No bo siostra jest taką osobą, która ma bardzo dużą wiedzę o nas. Misjonarki Chrystusa Króla w Apolonii zagranicznej. Właśnie, czyli siostra zna te wszystkie środowiska nasze poza Polską. Ale chciałem zacząć od tego, żeby siostra powiedziała coś właśnie o zgromadzeniu i o sobie, jak siostra trafiła do tego zgromadzenia. Dobrze. Mam na imię Ewa, jest to moje imię chrzestne, nie mam zmienionego imienia w zgromadzeniu. Do zgromadzenia wstąpiłam 30 parę lat temu, w 1986 roku, zaraz po maturze. No, przez pierwsze lata to jest formacja, postulat, nowicjat. Później zostałam skierowana na studia, więc studiowałam teologię i historię. Zajmowałam się historią, to właśnie taką historią powojenną, PRL-owską. Więc no, bardzo ciekawe tematy, związane też po części z emigracją, bo wiele osób wtedy przecież emigrowało. Jak trafiłam do zgromadzenia? Wiedziałam, że chcę służyć Panu Bogu, być siostrą zakonną, natomiast nie znałam żadnych zgromadzeń, ponieważ bardziej interesowałam się sportem niż tym, żeby... A jaką dyscypliną? Grałam w siatkówkę, w reprezentacji szkoły, w kosza, no i w ping-ponga. Grałam, więc do dzisiaj mi została ta pasja do sportu i to jest mój taki przerywnik i odskocznia od spraw takich codziennych. I przez księdza, który z mojej parafii pochodził, a który jest chrystusowcem, czyli też w zgromadzeniu, które jest dla Polonii, dowiedziałam się o tym, że są misjonarki. Byłam już przekonana, że chcę iść do klasztoru, natomiast zgromadzenie było dla mnie, no, tabula rasa. Nie miałam pojęcia o siostrach, o życiu zakonnym, o tym, jak żyją. I po prostu przywiózł mnie do Moraska, pokazał siostry, zapoznał z siostrami. No i w ten sposób jestem misjonarką dla Polonii, ale jak to jeden z księży takich starszych chrystusowców mówił, w Królestwie Bożym nie ma przypadków, przypadki są w gramatyce, w Królestwie Bożym jest opatrzność. I kiedy teraz tak z perspektywy czasu patrzę na moje życie, na moją rodzinę i na charyzmat zgromadzenia, no to jednak jest to, w czym no, chciałabym być, czy w czym się odnajduję. Bo jednak w domu był duży akcent też na takie wychowanie patriotyczne, na szacunek do tego, co polskie, a w zgromadzeniu właśnie to odnajduję. No właśnie, czy to nie jest tak, że ten szacunek do tego, co polskie, no, nabiera się, jak się z Polski wyjedzie, że jest to jednak, ta Polska oglądana z zagranicy nabiera wartości, że to właśnie jak się ten kraj porzuci, opuści, to on zaczyna dopiero wtedy w sercu. Na pewno, chociaż ja byłam wychowana od dziecka, że pamiętam, to takie może jest śmieszne, ale no wiadomo, że wtedy pochody pierwszomajowe to było coś nakazanego i się na to chodziło niechętnie albo się nie chodziło i był to wyraz jakiegoś sprzeciwu i takiego patriotyzmu, powiedzmy. I pamiętam, że babcia, bo w większości rodzice pracowali, więc babcia nas wychowywała, że dla mnie flaga, godło, Warszawa jako stolica to były takie wartości. No i na tym pochodzie, na który nas tam gdzieś zrzucono, tak ludzie te szturmówki tak rzucali, biało-czerwone. I pamiętam, że mnie wtedy bolało serce. Sobie myślę, no nie, no jednak to jest polska flaga, nie? Jakkolwiek by nie było. A kiedy wyjeżdżam teraz, pamiętam też taki powrót z Białorusi, no ale wiadomo, że Białoruś jest troszeczkę inną rzeczywistością niż Zachód. Jak zobaczyłam napis Rzeczpospolita na granicy, to miałam taką radość, że wracam do kraju. Natomiast no, teraz ten świat się troszeczkę zmniejszył. Myślę, że... Że to nie są takie dramatyczne wybory, że ten kontakt jest... Tak, tak. Nawet pamiętam nasze pierwsze siostry, które wyjechały w 1978 roku.
tutaj do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, były żegnane kwiatami i się śpiewało dla nich polskie kwiaty i to było tak szalenie wzruszające. Zresztą dla mnie pożegnania się z misjonarek, bo mamy taki specjalny ryt pożegnania. Mhm. Siostra dostaje obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, odpowiada tam na kilka pytań, między innymi jest to, że jest gotowa poświęcić nawet życie dla zbawienia polskich emigrantów. To jest szalenie wzruszające. Ja zawsze to tak przeżywałam bardzo mocno i nadal przeżywam te pożegnania. Natomiast wtedy ten kontakt był, no co 4 lata przyjeżdżały do siostry do Polski, nie było telefonów, tęsknota ogromna, zresztą to też potem stan wojenny i to wszystko, co się w Polsce działo, siostry daleko. To było zupełnie inne też przeżycie niż teraz, kiedy siostra zadzwoni na WhatsAppa do domu, oni ją zobaczą, ona ich zobaczy. To jest inna rzeczywistość, nieporównywalna bym powiedziała. No tak, to ale siostry posługują wśród różnych pokoleń imigrantów, tak, również właśnie tak. Wśród tych, którzy żegnali Polskę praktycznie na zawsze, bo z powodów czasów politycznych nie mogli politycznych. Tam wrócić. Politycznych. Ja przed przyjazdem tutaj byłam w Australii. Mhm. Tam też mamy, posługujemy w Australii, w Hobart, na Tasmanii, w Melbourne i w Brisbane. O to chciałem zapytać właśnie też przy okazji. Tak, i muszę powiedzieć, że tam spotkałam osoby, które no, były też takie, które nie były w ogóle od wyjazdu w Polsce. W Hobart pracujemy ze starszymi Polakami. Często są to kobiety, wdowy, które, no też niesamowita historia, przyjechały tam, bo dostały zaproszenie i bilet w liście, bo ktoś... Z rodziny? Nie z rodziny. Ktoś po prostu powiedział, że kuzyn powiedział, kolega powiedział, że tam jest taka dziewczyna, że ona była dobrą żoną, a ci nasi oficerowie, którzy tam zostali, nie chcieli mieć żon, które nie są Polkami. Więc te dziewczyny z Polski przyjeżdżały przez korespondencję. Dzisiaj to właśnie się poznają przez internet, to może nie jest nic nadzwyczajnego, ale wtedy no 2-3 listy wymiany, w 4 liście bilet i one jechały do Australii. I one już, część z nich nigdy w Polsce nie była. To jest no niesamowite, naprawdę niesamowite. Dla nich no Polska to taka ziemia obiecana. No, ja byłam wzruszona, jak pani wyjeżdżała, mówi, siostro, jakby siostra tam była w tej miejscowości, gdzie miałam chrzest, niech siostra tam wejdzie do kościoła, nie? Hmm. No historie niesamowite tych ludzi. To gdzie jest zgromadzenie? Siostra mówi Australia. Australia, to Białoruś. Zaczęliśmy od Australii, to może teraz do drugiego kraju, gdzie ta Polonia jest jeszcze starsza, bo to jest 5., 6. pokolenie, Brazylia. O. W Brazylii pracujemy w Cruz Machado i w Rio, Rio de Janeiro. To już są potomkowie Polaków, ale tam były całe wioski polskie. Nazwiska, jak się idzie ulicą instytucji, sklepów, polskie nazwiska zresztą, to uroda. Mimo tych 5 pokoleń? Tak, 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 tak. To się czuje, nasz ojciec, założyciel, ojciec Ignacy Posadzy w latach 30., 30. roku, w 29. i 30. był w Brazylii i napisał taką książkę Drogą Pielgrzymów, właśnie o swoich podróżach po ośrodkach polonijnych w Brazylii. Kiedy się dzisiaj tam jedzie, to się prawie no, niewiele zmieniło. Te nazwy, które Polacy dali, dalej są. Oni nie mówią już po polsku, może śpiewają godzinki po polsku, czy gorzkie żale po polsku, ale po polsku już nie mówią. Natomiast to też jest dla nich ziemia obiecana. Jedno, teraz są możliwości, prawda, mogą przylecieć do Polski, jeśli się jakoś tam im w miarę dobrze powodzi. No to jedna pani mówi, siostra, już mogę umrzeć. Ja byłam w Polsce, nie? Bo to jest Brazylia. W Ameryce to są Stany Zjednoczone, gdzie mamy najwięcej sióstr i w Kanadzie, bo razem to jest taka jedna delegatura, to są 53 siostry, które tutaj pracują na tym kontynencie. Następnie to jest Europa i tak od pierwszych to była Anglia. I też najpierw była to posługa ze starszymi Polakami, później kiedy się granice otworzyły w 2004, no to już posługa normalnie, tak prawie jak w Polsce, przy parafiach. Niemcy, później Włochy, Węgry, Grecja, żebym czegoś nie pominęła, Islandia,
To jest nasz najnowszy. To nowa emigracja. Tak, nowa emigracja, to jest ostatnia nasza placówka. Tak, no i Białoruś, siostra mówiłaś. Białoruś, tak. Na Białorusi jeszcze tylko zostało jeden dom, było dużo więcej. No to nie Polonia, Białoruś to w sumie... Polacy, którzy zostali. Którzy zostali. Tak, i to oni bardzo jednak proszą, żeby nie mówić, że oni są emigranci, czy oni są Polonią, bo oni nie są. Oni są Polakami, którzy zostali, a przesunięto to jedyna placówka wśród tych ludzi, tak, którzy zostali. Tak, tak, tak. No to jest trudne. Proszę siostry, proszę powiedzieć, czy jest jakiś wspólny mianownik, bo mówiła siostra o tylu różnych pokoleniach, środowiskach ludzi, Polaków. Jak to wygląda z siostry perspektywy właśnie? Bo myślę, że chyba wiara jest jedną z rzeczy, które nas tutaj poza Polską trzymają przy Polsce. Na pewno, ale jedna taka moja znajoma z Anglii powiedziała, że to jest słowiańska dusza. I myślę, że jest dużo w tym racji. My po prostu troszeczkę inaczej postrzegamy świat, rzeczywistość. Mamy inną mentalność, inną historię, inną pobożność, religijność. Inaczej to wyrażamy i to widać. To widać, jak ja jeżdżę po świecie i w kościołach. To jest, się wchodzi i się czuje, jakby się było w Polsce, nie? Taka mała Polska. I myślę, że choć no wiadomo, że teraz... Można to jakoś określić, czy to jest coś, czego się nie da opisać właśnie? Co to jest ta słowiańska dusza? Co to jest ta polska dusza? Powiedziałabym, że mimo wszystko przywiązanie do ojczyzny, wiara, tęsknota za tym, co takie bliskie, drogie, co moje. No to takie trzy najważniejsze rzeczy, nie? Wymieniła, tak. No, taki nasz charakter też. Ten Bóg honoru i ojczyzna mimo wszystko gdzieś nas jest, nie? Taka fantazja, że... Ułańska. też. Ale to piękne, że siostra właśnie no, ma to doświadczenie, bo często nie podkreśla się tego, że czy Polacy mieszkający w Polsce nie mają tej świadomości, że jednak naród polski, czy nawet społeczeństwo polskie, to nie ogranicza się do tych granic między Bugiem a Odrą teraz i że jest nas o wiele więcej na całym świecie i że czasem ludzie w Polsce traktują swoją polskość jako coś oczywistego, tak jak powietrze i tak dalej, i w sumie jej nie doceniają. Nie, myślę, że nie cenią swojej tożsamości po prostu. Myślę, że tak. Choć na pewno troszeczkę w ostatnich latach sytuacja się zmienia i ta świadomość, że nasi rodacy poza granicami ojczyzny to też są rodacy i oni tworzą jedną wielką rodzinę, Polskę. Myślę, że w ostatnich latach się dużo zmieniło w tym temacie. No, bez wchodzenia w politykę, myślę, że się dużo zmieniło. A czy nie jest to też tak, że no, w Polsce był taki okres, kiedy ludzie, nie wiem, czy można użyć takiego określenia, wstydzili się być Polakami. Zresztą za granicą po wyjeździe część ludzi też miała takie odruchy, tak, że chciała nie być Polakami, że chciała się przedstawiać, nie wiem, jako Europejczycy, czy jako ludzie, że była taka, jak to się nawet mówiło, pedagogika wstydu, że się zawstydzało ludzi za to, kim oni są i skąd pochodzą. Czy to nadal jest? Myślę, że w dużej mierze już nie. W dużej mierze dzisiaj ten świat... Że duma narodowa jednak jest... Troszeczkę czymś... tak. Zdarza się, że gdzieś tam pod skórą mamy, że jesteśmy może... Gorsi? Gorsi, tak. Że... I to troszeczkę nam wmawiają media, niestety, że ojej, Polska taki zaścianek i Polacy w Polsce może myślą, że rzeczywiście tak jest, a jak pojadą na emigrację i mają porównanie tego, jak jest gdzie indziej, a jak jest u nas, no to wtedy ten pogląd się troszeczkę zmienia. Ja staram się tam troszeczkę prostować, jak jeżdżę po świecie. Mówię, słuchajcie, cieszcie się z tego, co macie, bo nie macie źle. Ale gdzieś nam chciano to wmówić, że my to jesteśmy takie średniowiecze. No właśnie, to pomijając... Nie ubliżając średniowiecze. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, nie ubliżając średniowiecze, bo wtedy to nie było później, nie wiem, renesans czy oświecenie lubiło średniowiecze przedstawiać.
Ale proszę siostry, co to znaczy ta posługa wśród Polonii? Co siostry konkretnie robią? Bo tutaj jesteśmy i widzę, że tam przedszkole jest. Tak, tutaj akurat w tym domu jest przedszkole. Ale nasza praca jest bardzo różnorodna. Jesteśmy, jak nasz ojciec założyciel mówił, jedynym takim zgromadzeniem. Nawet tak ładnie mi się to bardzo podoba, tak ładnie to powiedział, że w tej całej harfie działalności misyjnej Kościoła jest jedna struna, która jest mniej znana, ale jest bardzo ważna. To są właśnie misje nasze, które mamy, misje wśród Polonii, bo misje się często kojarzą, że się idzie do Afryki, do ludzi, którzy nie znali, nie usłyszeli jeszcze o Jezusie, o Ewangelii, a my jedziemy do tych, którzy znają, w większości przynajmniej, Chrystusa i można powiedzieć, że co to za misje. A jednak to są misje i to są bardzo ważne misje. Nasze zgromadzenie powstało jako odpowiedź na wołanie: na wychodźstwie polskie dusze giną, trzeba je ratować. I takim podstawowym naszym zadaniem to jest oddać życie Bogu za zbawienie polskich emigrantów. Żeby nie zatracili wiary. Żeby nie zatracili wiary i żebyśmy kiedyś tam w niebie się wszyscy mogli razem spotkać, prawda? I to jest nasze podstawowe zadanie, a realizujemy je na różne sposoby. Między innymi przez pracę, bo nie tylko oczywiście przez modlitwę, no i przede wszystkim przez ofiarę życia, bo oddajemy życie Bogu, składamy śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa właśnie w tej intencji. A druga część, ta nie duchowa, tylko konkretna, no ta też jest konkretna modlitwa i oddanie życia, ale ta część widoczna, że tak powiem, to jest nasza praca, posługa. I to też zależy od kraju, w którym jesteśmy. Po prostu tak jak są czasami zgromadzenia, że zajmują się edukacją, szpitalnictwem, osobami jakimiś porzuconymi, my nie mamy takiego wyznaczka, robimy wszystko. Ojciec czyli mówił, i w szpitalach, i w domach opieki, wszędzie, i w wszędzie. Kościołach. Ojciec mówił, że mamy iść tam, gdzie bije polskie serce. Więc tam, gdzie mamy możliwości dotarcia do Polaków i też jak ojciec nam mówił, dzielenia losu polskiego emigranta, tam idziemy. I wtedy ta nasza praca jest zależna od tego, w jakich warunkach się znajdujemy i w jaki sposób możemy po prostu się tam utrzymać, zarobić na utrzymanie, prawda? Tu jest, siostry są w tym domu cztery, każda pracuje w innym miejscu. Siostra Halina pracuje w parafii w Mississauga, siostra Weronika jako organistka i też przy parafii posługuje świętego Kazimierza w Toronto. Siostra Margaret prowadzi tutaj przedszkole domowe, a siostra Bogusława pracuje w domu Kopernika ze starszymi Polakami. Na przykład ostatnia nasza posługa w Islandii. Pojechałyśmy tam, bo wiedziałyśmy, że jest bardzo dużo Polaków, że jest taka potrzeba, żeby tam być, bo te dzieci nie mają religii, nie ma ich kto uczyć, nie ma kto przygotowywać do sakramentów. Ale był problem, jak my się tam utrzymamy, takie zawierzenie Bożej opatrzności, jedziemy jakoś tam będzie. I w tej chwili już są założone dwie szkoły polskie, takie przy ambasadzie podległe pod ministerstwo w Polsce. Czyli idące programem, realizujące program polski. Tak, już. Tak. Tylko oczywiście te uzupełniające, prawda? Ale podległe pod ORPEK Polski. Więc jest szkoła w Ketlawiku, szkoła w Reykjaviku. Jedną dyrektorką jest siostra i drugą też w szkole. Uczą religii. No i siostra oczywiście posługuje jeszcze przy kościele z zakrystianką, ale też wszystko, co można przy tym kościele dla Polaków zrobić. Od takich małych po małżeństwa, przygotowanie do sakramentów, bo tam nie ma takich starszych, żeby się nimi zająć. Na przykład w Anglii zajmowałyśmy się starszymi Polakami w większości. Teraz też już jest przy parafiach, też prowadzimy przedszkole domowe w Manchesterze. W Londynie pracujemy przy parafiach. W Brukseli pracują, zapomniałam wtedy wymienić jeszcze Belgii, że jesteśmy w Belgii. Nie? Też pracujemy przy parafii i też pracujemy w szkołach. Po prostu robimy wszystko, co jest możliwe, żeby właśnie dzielić ten los polskiego emigranta, być z Polakami, po prostu żyć z nimi, być świadectwem też tego innego świata, prawda, że to, co jest tutaj, to jest przejściowe, a mamy szukać tego, co w górze. Ojczyzna jest jedna. Ojczyzna jest jedna. Proszę siostry, czy są jakieś powołania wśród Polonii? Czy to się zdarza? No, teraz mam ogromną radość, bo znaczy jest kilka osób, które wstąpiły, bo poznały nasze zgromadzenie wśród Polonii, gdzie pracowało się to w Mediolanie. Z Mediolanu przyjechała jedna siostra, z Brukseli przyjechała jedna siostra, z Grecji już przyjechała ta, która się urodziła.
ale rodzice wyemigrowali z Polski. I teraz mamy z Chicago. O. Tak, z Chicago jest Agnieszka. No, niesamowicie utalentowana skrzypaczka po Akademii Muzycznej w Chicago. Zostawiła urodzona w Chicago? Przepraszam, urodzona w Polsce, 12 lat miała, jak wyjechała. Aha. Ale tutaj kończyła szkołę i całą edukację. I teraz jest w formacji, przygotowuje się. Cały czas się mówiło Polska katolicka, zwłaszcza no, w moim pokoleniu, gdzie praktycznie jedynym papieżem był Jan Paweł II, gdzie to było takie naturalne, że i jeszcze, że był komunizm, w związku z czym ten kościół był taką oazą i przed tym, co się no, działo na ulicy, że tak powiem, i dawał siłę duchową i tak dalej. Wydawało się, że to będzie trwać wiecznie. No ale teraz no, mamy rzeczy, które tutaj też, oczywiście tutaj też się zdarzały, ale zdarzały na różnym tle, ale chodzi mi o no, akty bluźnierstwa, desakracji figur, obalanie figur, jakieś rzeczy tego rodzaju. Z czym w moim pokoleniu, to nawet jeżeli ludzie byli, nie wiem, ateistami czy wojującymi ateistami, to nie było takiej śmiałości, czy nie było czegoś takiego, żeby w ten sposób atakować ludzi wierzących, czy atakować wiarę jako taką, nie wiem, bezcześcić cmentarze. Także o to chciałem zapytać, co się z Polską czy Polakami stało według siostry, patrząc z tej perspektywy właśnie, jak wiele wiara znaczy dla środowisk polonijnych, czy emigracyjnych, czy ludzi mieszkających poza Polską. I na przykład jak wielką postacią dla nas wszystkich był Jan Paweł II i jak wiele, można powiedzieć, pomógł nam wszystkim, to dla nas tego rodzaju rzeczy, z którymi teraz się niedawno spotykaliśmy, są po prostu niezrozumiałe. Są tak jak gdyby wyjęte z innej przestrzeni, z innego kosmosu. Jak to się dzieje? Dlaczego? Ale to jest strasznie trudne pytanie, dlaczego tak się dzieje, no bo no, trudno wejść w serce tego człowieka, co on robi i dlaczego tak robi. Jest to przykre, niesamowicie przykre, szczególnie te ostatnie akty przeciwko Janowi Pawłowi II, ten pomnik w Łodzi. Kiedyś jedna siostra z Niemiec opowiadała mi taką rozmowę z Niemcem, który mówił, no cieszcie się, że macie jeszcze tyle ludzi w kościele, ale poczekajcie, jak się trochę wzbogacicie, to będzie to, co u nas. I myślę, że to jest to, że ludzie po prostu... Czyli co, jak trwoga to do Boga, jak już tej trwogi jest mniej, to się... Jakby ludzie uwierzyli, że sobie sami poradzą, jakby ważniejsze dla nich stało się jednak dobra materialne. Nie ma tego odniesienia takiego, że to życie jest tylko taką chwilą zatrzymania się, że wieczność jest... Że tych dóbr nie zabieramy. Tego z sobą nie zabieramy. Takie mam wrażenie, że kiedyś ta wiara, bo kiedyś ludzie też grzeszyli, może nie mniej, jak to ktoś powiedział, ale pokutowali. A teraz... No mieli świadomość, że grzeszą, to znaczy mieli świadomość, że coś złego robią, tak, prawda? A teraz zatraciło się poczucie grzechu. Liczy się tylko jakiś sukces, jakiś coś, co jest osiągalne, jakiś prestiż. Myślę, że dużo jest tego, aczkolwiek... Myślę, że to nie jest cała prawda, to co się słyszy i co jest pokazywane w mediach, bo jak się rozmawia nawet z takimi osobami, które jak się zobaczy na ulicy, można się bać, powiedzmy, bo tak wygląda, ale jak się rozmawia, to tam nie ma takiego już takiego zepsucia totalnego. Jest jakieś pragnienie takie dobra, piękne, no w każdym, prawda? W każdym. Jak oni, nie nazywając kto to jest, bo nie wiem, zmanipulowali tych ludzi, że to tak wyglądało, jak wyglądało, że jest tyle agresji. No właśnie siostra powiedziała, oni, kto to manipuluje, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, no wiadomo, z czym walczymy. Z mojej perspektywy takiej osoby wierzącej, bym powiedziała, że jest to działanie na pewno złego ducha, który w jakiś inteligentny sposób, bo jest samą inteligencją, tak potrafi rozdawać te karty, że mu to wychodzi, jak wychodzi, prawda? Kim się posługuje, no to na pewno media to jest dużo. To jest szalenie dużo. Ja przeżywam, bo to, co się teraz pisze o życiu zakonnym, jest ogromny kryzys też powołań w Polsce. Ale to, co piszą,
no to to się czasami nijak ma do prawdy. Ale jednak co napisał, napisałem, prawda? Albo jeden przypadek jest pokazywany... Ekstrapolowany na całość. Jako coś powszechnego. No to są po prostu przypadki, które się zdarzają, no niestety wszędzie, prawda? I w zakonach, czy wśród kapłaństw. No tak, ale zakony są tym miejscem, gdzie ludzie jednak się oddają, gdzie poświęcają całe swoje życie dla innych i znajdują w tym nieprawdopodobną przyjemność, nieprawdopodobne spełnienie się, sens życia, prawda? Więc też i nikt o tym nie mówi, że jest to piękna droga w sumie. No nie, nie, raczej bo... nieszczęśnicy życiowi. Albo nie robię, to zależy na kogo się trafi. Proszę siostry, jakieś niesamowite historie właśnie, z którymi siostra się zetknęła wśród nas, wśród Polonii, bo siostra opowiadała o Brazylii, Stany Zjednoczone. To naprawdę dla mnie to jest takie bolesne właśnie, że nie ma tych historii spisanych, że nie jest to część jednak naszej narodowej tożsamości, że dzieci w polskiej szkole w Polsce nie wiedzą o tym, że w jakiejś tam głuszy brazylijskiej są Polacy, a przecież to jest też coś, co stanowi wielką naszą siłę narodową. To jest jak gdyby ci Polacy porozrzucani na całym świecie, to jest też pewien niesamowity potencjał dla Polaków, że my jesteśmy takim narodem, można by powiedzieć, uniwersalnym. Jesteśmy wszędzie, wszędzie tak, można Polaka znaleźć. Pływał, jeździł, czy żeglował, to okazywało się, że w najbardziej w niesamowitych ostępach, a tu proszę, jest jakiś potomek Polaka albo Polak, który tam dotarł. Siostry takie spotkania. Przede wszystkim my się staramy w Polsce, jako misjonarki dla Polonii, mówić o tym, propagować, że część narodu żyje poza granicami kraju. W parafiach, gdzie pracujemy, ale nie tylko. Jeździmy z różnymi akcjami, bo nawet właśnie ta kolorowanka, którą tutaj przed chwileczką widziałam w rękach, też pokazuje tą stronę właśnie drugą, tą drugą część naszego narodu i staramy się to jak najbardziej propagować, mówić o tym, zachęcać ludzi do modlitwy w intencji Polonii. U nas, jakby Pan przyjechał do nas do Moraska, to nie ma dnia i nie ma modlitwy, gdzie byśmy nie polecały Polonii świata. Więc ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, też się z tym spotykają. Oni wyjeżdżają z taką właśnie no, świadomością, że aha, to są nasi, którzy żyją gdzie indziej. Historie, no historii jest mnóstwo. Jest to, co powiedziałam też o tej Australii, jak Pani prosiła, żeby się pomodlić, czy w Brazylii, kiedy oni jak przyjeżdża się z Polski, to tak troszeczkę się wstydzą mówić po polsku, ponieważ ich polski jest taki zasłyszany od dziadków, którzy wyjechali ileś tam lat temu i to jest bardziej gwarowy język niż literacki, ale takie ich siostro, powiedzcie tam w Polsce, że my też Polacy. Tylko już nie mówimy po polsku, ale my też Polacy. Albo o, pozdrówcie Polskę, nie? Dla mnie są to takie szalenie wzruszające historie. I tak naprawdę z każdym Polakiem, z którym rozmawiałam i pytałam o jego historię, to jest niepowtarzalna też historia tych i wyjazdów, i tego, co przeżyli. Wiadomo, że nie zawsze chcą o tym mówić, że nie będą mówić o tym publicznie. Ale jak się tak szczerze rozmawia, no to to są naprawdę, czasami łezka wokół się kręci, jak się takie historie słucha. Pamiętam też taką moją fascynację, bym powiedziała nawet, jak przeczytałam wspomnienia pani Kaczorowskiej, prezydentowej, i tak szalenie chciałam ją poznać. Bo sobie myślę, no to jest niesamowite, że się taką drogę przeszło i tak z tej książki wydawała mi się taką osobą bardzo pogodną. No i podzieliłam się z siostrami w Londynie, no nie ma problemu, ona należy do naszej parafii. No to ja cała szczęśliwa i w niedzielę po mszy świętej do kawiarenki na spotkanie i no się tam kilka osób zebrało i tak mówiły właśnie o tej drodze przez wschód i ja mówię, no dzisiaj byśmy pewnie pobiegli, no z całym szacunkiem do terapeutów i do terapii, ale byśmy pobiegli na jakieś terapie po traumatycznych doświadczeniach, a tam kobiety, no że tak powiem,
w jakimś sensie zadowolone z życia, spełnione. Ja mówię, jak to się stało? A ona do mnie mówi, siostro, jak się przeszło tą Golgotę Wschodu, to się wszystko wytrzyma. I mówi trzy rzeczy. Miłość Boga, ojczyzny i nadzieja, że się kiedyś tam wróci. Mówi, to nas trzymało. I to tak, to było takie dla mnie, jest niesamowite, nie? Niesamowite. Że to potrafi człowieka właśnie tak trzymać, że właśnie, że nie zgorzknieje, nie straci wiary, no albo jeszcze jakieś właśnie depresje czy coś takiego. Tego chyba trochę nam teraz brakuje. Siostro, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję z serca jako Polak za to, co siostra robi i za to, co siostry tutaj robią. No i cóż, no, miejmy nadzieję, że właśnie te historie wychodźstwa, te historie ludzi, którzy zmuszeni byli Polskę opuścić albo których Polska opuściła, że będą stanowiły całość naszego przekazu historycznego i że ludzie w Polsce również z tego będą mogli się nauczyć, czym jest Polska. Ja mam nadzieję i tutaj jeszcze zareklamuję siostrę Halinę, która zebrała bardzo dużo historii osób Polaków, którzy żyją. No my dziękujemy, bo też w końcu były publikowane. Tak, właśnie. I wyjdzie z tego książka i to też będzie taki mały przyczynek do tego, żeby ta historia polskiej emigracji była bardziej znana. Myślę, że to na tym się nie skończy, że będą kolejne historie spisywane, może już z innych etapów życia, ale zaczęła od tej najstarszej Polonii, która już po prostu, no to już są ostatni świadkowie, prawda? Jeśli mogę jeszcze prosić o jedną rzecz, naszą Polonię drogą. Oczywiście. Nasz ojciec mówił, że nas wymodlili polscy emigranci, którzy nas tam potrzebują, więc módlcie się o powołania, bo to jest w tej chwili bardzo trudne, żeby młode kobiety się chciały zdecydować, oddać, tak, no na całego, nie, poświęcić się. Bo to jest ekstremalne. No jest ekstremalne, no nie ma co ukrywać. To jak ktoś nie zna tego życia, to może sobie różnie o tym mówić, ale no wiadomo, rezygnujemy ze wszystkiego, prawda? Z rodziny, z potomstwa, z pasji różnych, choć Pan Bóg niczego nie zabiera, potem wynagradza stokrotnie. Ale jest to takie rzucenie się w przepaść, nie? Czy będą tam ramiona, czy nie będą. Po prostu się wierzy, że będą i człowiek się rzuca. I bardzo bym chciała, żeby młode kobiety, które czują powołanie, miały na tyle odwagi, żeby po prostu powiedzieć Bogu tak. Będziemy się modlić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.